A niestety tak bywa, że zombie w grach bywają często inteligentniejsze niż potwory w kreskówkach. Szczególnie pseudo-potwory w Scooby-Doo. To było naprawdę tępe, ale no... Czy tutaj czasem nie ma jeszcze więcej tych... Oczywiście, jeszcze Woos i Chomp czeka nas. No. Oni nie są gdzieś tutaj? Na molo gdzieś? Na molo chyba jest Woos. Znaczy jego pierwszy ten, jego pierwszy. Bo są dwa niektórych, nie? Tak, właśnie. U tego, u... Harry'ego było na przykład dwa, nie? Tak. Jeden, gdzie tam miał Misery Machine Broke Down. I teraz jego ostatnie. Yep. Ostatnie z ostatnich. Ilość pasków, jak się celuje z tego pistoletu i w celowniku jest trochę irytująca. Który? Mnie opluł. To stosuj to, co zwykle robimy, czyli tą karę zbiorową. Ja stosuję najskuteczniejszy sposób na pozbywanie się ich. Jednostajny strumień pocisków. Coś mi się stało. Ten jeden właśnie szedł bokiem po swoim kumplu. Tak. Cóż. Yeah, well. Przykro na to patrzeć. Nie powiem, że to było nice. And I'm definitely not gonna check it out. Jej. O Jezu. Dobra, nieważne. Jakiś złom podniosłam. Taki ewidentnie słaby do niczego, ale niech im będzie. To jest ten typ, którym żal dziś sobie blokować ekwipunek, nie? Tak. Ale to w takim wypadku... My nie będziemy się tak łatwo tędy wracać. Chodźmy po pozostałych. Jak to chodźmy po pozostałych? Przecież jest wszystko z przodu. Z przodu? No. A myśmy się nie cofali tutaj? Nie. Woos nie był gdzieś tam? Nie, zaraz zobaczysz. Chomp jest koło tego, koło wejścia przez ten taki wąski korytarz, gdzie się po prostu później zombie pojawiają. Woos zaraz będzie jeden tutaj, dane z lewej strony na takim małym molo. A drugi będzie tuż koło wejścia do Mill. No tu jest takie małe molo, patrz. Mech. Ja mówię, gubię się, nie znam tych lokacji. Łapcie. Jej. Zombie mu trafią łapać. No. Skagołaki. Prawie że aportują w locie, ale skagołaki i tak są najlepsze. Są słodziutkie. Wow, ale skaczą fajnie. Jak pchełki. Alright, what's Jacob's paying you? I'd offer to double it, but I'm poor as dirt after spending every cent I had into the recreational use of the undead as money makers. So far, not digging the plan in hindsight. Yay! Level up! No, u mnie jeszcze został jeden pasek. A to ja sobie już wezmę, dodam punkcik. Oh yeah! I zmienię rewolwer.
mniejszą celność, ale... Who cares? Regeneruje amunicję. I... Jej. A tutaj jest ten, tutaj jest Chomp, chyba. Nie, Wuss. Dirk Smallwood here. The Jacobs Corporation has asked me, the world's famous fault hunter, to stop the minor zombie infestation here in Jacobs Cove. While this job is well beneath a man of my reputation, Daddy needs a cheetah paw. Okay, now you're just getting my dress all to Twitter. If I have to get out of bed and kill you, I sure as hell will. Yeah, I'm echo communicating from bed. So what? Może lepiej nie pytać. Jesteś pewien, że mamy iść tam, a nie, że Chomp będzie... Chomp nie będzie gdzieś wcześniej? Nie, jest koło wejścia do Mill, mówiłem się. Jakim przyjemnie się ekstremnie te hordy? No tutaj jest w znacznej mierze takie właśnie odpieranie coraz to większych hord. Czy wiesz, to jest odpieranie, tylko że to jest tak, to taki jakby mobile defense, bo nie jest tak, że my bronimy jakiegoś punktu, co to nie jest tower defense, no bo odpieranie no nie, większych to fal, tower defense tower. Nie, ale spokojnie można by to nazwać nie tyle tower defense, co po prostu horda, tryb hordy. Tyle. No, tylko że mamy cały czas większą siłę. Znaczy, wiesz, to... To nie jest tak, że jest cały czas większa fala, bo teraz na przykład w tej fali mieliśmy jednego Tanksteina, a przynajmniej mieliśmy trzech gdzieś na boczku jednej lokacji, nie? Więc to jest... No, bo to jest taki bardzo mocno uproszczony tryb hordy, ale generalnie rzecz biorąc, no tak uproszczony tryb hordy to byłby taki, że to się w dalszym ciągu coraz bardziej skaluje z czasem, coraz trudniej, a tutaj jest po prostu, wiesz, tam losowo. W dalszym ciągu to jest raczej shooter, bym powiedział. Sypnął nie. Na mnie całą garścią złota, jestem po prostu szczęśliwa. Tak, ale przy okazji przeszłam... Ludgun. Jakbyś się nie wyrywał do przodu, to bym miała czas rozdać sobie punkty. Sorry. Po zabiciu Ludguna i tych zombie, które na nas szarżują, masz przez chwilę stać nieruchomo. I nie wzywać więcej zombie. Yes, headshot. Back off the expo. Złom na sprzedaż. Złom ciekawe, na sprzedaż. Nie. No to na przykład strąciłem gościa krytykalem i nie poleciał mi mózg. No w ogóle mu głowę nie rozwaliło. To dobra, stój, bo ja chcę rozdać sobie punkty. No, rozdawaj. Znowu sprowadzisz na mnie jakieś hordy. Oczywiście. Zawsze. To jest jakieś przejście w ogóle. No. Bo teraz można znaleźć Chompa. What's over here? A. Można się odpowiedzieć, nic. Yeah, well. Ten. Zresztą, wskaźnik pokazuje, gdzie mamy iść. Ten wskaźnik bywa czasami mylący. Pokazuje ci miejsce, idziesz w dane miejsce i nagle się okazuje, że jest za tobą. Odwracasz się, idziesz i co? Znowu jest za tobą. I tak krążysz taki, i krążysz, stając się taki znaleźć. Taki znaczy ninja. Tak. Where's Kag? Jej! Pieski! Ten shotgun, że mam, jest całkiem fajny. Masz 20 naboi w magazynku. Już mówiłeś. Nie. O, tu jest ostatni ten echo. Dobra.
Steve is dead. I can't believe he's gone. I really miss him. I can almost hear him. Hey-o! What? What's that? Oh. Oh, my angel. Steve! Hey, man. I thought you was dead. What? What's that? Oh. Oh, you want a hug? Me too, man. Come here. No dziwne, jeszcze no było pokazane I love you, man, i dopiero aaaaaa, cię come here i zaczyna to się rzeć. Oh well. No. Let's go! Okej. Okay. Podoba mi się ta plama na podłodze, to była naprawdę bardzo ładna plama. Podoba mi się ten głaz, to naprawdę ładny głaz. Tak, puste skojarzyło. Pomieszczenie to aż. No ja to ją, wiesz, sklepy, nie? Tak, ale ja tu jestem w pomieszczeniu, które jest zupełnie puste, to jest aż podejrzane. Niestety prawdziwe, tu nic nie ma. Co za bezsens. Wow. Rakietnica z 709 damage'u. Troszkę sobie pomieszam sprzętem. Nope. Dobra. Nope. Well, you got me out of bed. Now I'm just pissed off. I love slippers. I love to wear them. Now I'm just gonna have to kill you. Feel it. A co mnie obchodzi, co lubi doktor Ned? Musi się chwalić. Co? Zaznaczę właśnie shotguna, który ma całkiem fajny caustic damage, znaczy ten. No to go sobie zabierz. Bo w przeciwnym wypadku ja go wezmę i sprzedam. Ta. Wiem, jestem bez serca. Marnowałeś porządny shotgun? Żeby nie, przerobiłam go na kasy. A. What a waste. Nope. A hellfire. Dlatego najlepsze są shotguny. You smell like popcorn. Now, I'm pissed. Widzisz, on też jest niekulturalny. Po pierwsze, nie toleruję takiego zachowania. Dobra, gdzie ten mosik? Tam. Bye bye. That was fast. Beheaded. It's not over yet. Holy fucking shit. Tia. Gdzieś tutaj powinien być ten nedowy SMG. Czy on strzelał? Tak, najpierw może sobie pogrzebmy w tych rzeczach, a potem będziemy złazić. Właśnie tutaj była tylko kasa i amunicja. Nedowego SMG nie było. Jestem zawiedziony. Oh well. No, w każdym razie jak pierwszy raz to zobaczyłam, to się śmiałam. No, tego holy fucking shit. It's undead Ned. Jauć! Jej! Urocze jaskinie doktora Neda. Ała. A teraz możemy usłyszeć rzadkie zawołanie W, kiedy schodzi niżej do dziury. Naprawdę, chcę FOV slider. Za to, że mam chorobę morską po podróżowaniu tym tunelem, doktorze Nedzie.
Boom. Hej, tutaj jestem! Son of a bitch, nie mogę usłyszeć jak tak tą głupotę mam majta naprawę. Zawsze możesz zająć się tymi hordami zombie, które mnie otaczają. No kurde, tam jeden zombie. Wow. Oh, come on. Kisiuś, tędy. Critical. Aha! Leżeć. Yeah! The Vault Hunters had stopped the evil Dr. Zed from... I thought his name was Ned. Yes, yes, whatever you say. Where was I? Oh, yes. And so... Dr. Ned was stopped, thanks to the courageous Vault Hunters, and me. You? That doesn't make any sense. What? You? Bedtime, you little... Good night, dirty little orphan. Słodkie. Yep. Ale to ten Markus był osobą, która zhakowała cholernego Claptrapa i ten Claptrap później takie różne rzeczy wygadywał, głupoty. No, no patrz, SMG tutaj leży. Co? Jakiś sensowny SMG? Nie zdążyłem się przejść, bo stwierdziłem, że zabiję tego zombie, który powie się pogryźć. Okej. Petty door, niby więc... Cieszę się, że firma nie będzie specjalnego, ale... Dobra, a gdzie jest wyjście? I want out! Tu, okay. O! Bo tak, że tak powiem, no... Morze Krwi to nie jest miejsce, w którym chciałabym spędzić całe popołudnie. No nie, zdecydowanie jakoś tak mało... higienicznie. Mało rzeczy do roboty. Teraz. Teraz prowadź do miejsca, gdzie możemy oddać mózgi tak. Dla Titej Bachy. Patrz, żeśmy wyszli. Dziewczynka ze studni. Yeah. The beginning. Oh crap. Mam przekichane, prawda? Czyżby kłaczek? Nie. Perspektywa ugryzienia cię została określona przez mój mózg jako przerażająca. Weird. Baaa! Przez cały dzień babrałeś się w zwłokach i w zombie. To, kto to mówi? A ty nie? Ja również. Ale ty nie jest powinien, że gryźć samej siebie, rozumiem. Tak. Zgadłeś. Dobra, namierzanie miejsca, gdzie teoretycznie powinien być. Daleko. I'm back to you. Wow, na mój widok trupy wstają z grobów. No, czy to dobrze? Nie jestem pewien. Nie wiem. Nie mam zamiaru tego roztrząsać. Ja! No dostaniesz ten cały jeden expo tutaj. Dobra, nie wiem gdzie jestem. Good job. Ui. Tędy czy tędy? Chyba diabli. Tędy chyba. Bada Stankstein! Badass quite quickly.
Okej. Dwie sztówki expa? A to jest to na niskim poziomie. To są beki. 20 poziom, to jest 6 poziomów w tył w stosunku do nas. 25. No a co ja powiedziałam? 25. 20 był. Wydaje mi się, że powiedziałam 25, ale okej. Okay. Nevermind. Nobody really cares. Charge! Dawno nie widziałem, nie słyszałem tego charge wypadnego w tak beznamiętny sposób. Nie, czekaj, pamiętam. Gardło zdarłam po ostatnich krzykach i wrzaskach. Ale pamiętam, kiedy w Mass Effect 2 pojawił się Biotic God i można go wysłać do walki, i wtedy Shepard, męski Shepard, mówi takie charge! Taki absolutnie sztuczny entuzjazm. Tyle przekonał wykonać pana Gowolusa. Ty, patrz, jak to poszło za tego questa? Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Zobaczyłem, jakby mi pasek skoczył. Lepiej się odsuń, bo ci zaraz zawrócił buty. Ple. Rewolwer. Do sprzedania. Krapowy dodajmy. To jest krapwolwer, a nie rewolwer. No. Zawsze to trochę dolarów. No i niestety nie ma więcej mózgów do zebrania. Może to nie, i lepiej. Nie, ale możemy jeszcze pójść w ogóle odbyć questy na bounty board. No jak najbardziej. Prowadź na bounty skoczył. Board. I will lead the way. Tak, prowadź, powiedziała, po czym masz. No, że zaskoczyłaś tego, zaskoczyłaś z kamienia i skorzystałeś z shortcuta. No chyba tak, nie wiem. Muszę na niego bliżej jeszcze. Coś tędy. No, zaraz sprawdzimy. O, wow. Jej! Słyszę jakieś paskudstwa. No. Minęła się. Nie, jakieś powietrzne paskudstwa, takie mam wrażenie. O mój... Jak ty śmiesz nazywać tak Bloodwinga? A, to on taki dźwięk się wydawał. Mojego kochanego zwierzaczka paskudstw, gdzie ja ci tam. Jakieś powietrzne paskudstwa. O, rety. No cóż, tak wyszło. Spokojnie, Bloodwing, ja cię lubię. Mogę odpalać. Odpalaj. Bla bla bla. Czy my jesteśmy w dobrym miejscu? My jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Jesteśmy w pierwszej lokacji. Teraz musimy tutaj pójść, odejść na bounty board wszystko, co zostało. No cóż, raczej będziemy rzucić mogli się ewakuować z tego miejsca, które śmierdzi stęchlizną, które śmierdzi trupem. Zombie i sierścią, tudzież czymś innym z kagołaków. Nie wiem, co skagołaki mają. Śliną, może wymiecinami, wiesz, z cagpiles. No cóż, w każdym razie... Po tym DLC może wrzućmy na ząb kolejne. Od razu. Więc się zobaczy. Charge! Możemy skończyć z tego, że mamy jako taką broń pójść na Moxie's Underdome, ponieważ tam się nie dostaje w ogóle expo, tylko można tutaj jeszcze sprzęt skołować. Wow! Mam tutaj rakietnicę, która ma 603 damage'u. Ja mam taką, która ma 700 ileś. My. 700? Sounds very nice. Dokładnie ile? 709. Au. No, ale w takim wypadku to my się może cofnijmy do tego... Tędy.
Dobrze, że jesteś. Poszłabym w niewłaściwą stronę. Zobaczymy, czy tutaj Jason się zbagują, czy będą to razem działać jak trzeba. Kiedyś tutaj, pamiętam, nie chciał mnie wypuścić. Leki jedne. A, tym razem działa jak trzeba. Ktoś na Oliwiu. Wow. Na Oliwiu zamek. Żegnamy się niniejszym z Jacob's Cove. Moim zdaniem bardzo fajnie zrobione w ogóle to DLC i chyba i... No w sumie najlepsze z DLC i najciekawszy humor ma, moim zdaniem. Tak, a to jest w ogóle chyba pierwsze DLC, nie? Tak, chyba tak, ale nie jestem pewien, trzeba było sądzić tym. Mi się wydaje, że to było pierwsze DLC. W każdym razie mi się najbardziej podoba ze wszystkich DLC w tej grze. Ewentualnie jeszcze Moxie's Underdome też mi się podoba całkiem. Mi się też, ale mi się podobają wszystkie tak naprawdę, względów. Więc... Znaczy, Secret Armory of General Knox jest generalnie słabe, a nastrój w tym ostatnim o rewolucji klaptrapów to już zupełnie mi się nie podoba. No właśnie, do mnie, do ciebie nie trafia, do mnie owszem i no, no. Dlatego mi się podoba to z klaptrapami. No cóż, dobra, lecimy z powrotem do New Haven. Chyba? No powiedzmy, że do New Haven, tak. Powiedzmy, że do New Haven i... New Haven, tam jest Skipper. Tak. I... Scooter. Możliwe. Scooter. I kiedy będziemy w New Haven... Tak, przerwa na herbatę.